I tam dotarły auta, które sobie zakupiłem na użytek prywatny ze Stanów Zjednoczonych. Roczna CX-5, 2,5 AWD. Po kolizji z przodu. I trójeczka z 20 roku. Też 2,5 benzyna, napęd na przód. Dwuletnia. Auto się nadziało na latarnię, która spadła, uszkodziła szybę, dach. Auto jest, można powiedzieć, poza tym zderzakiem i tym dachem w całości. CX-5, najładniejszy chyba lakier w Mazdzie, 46V. Podejdę z drugiej strony. Latarnia czy tam lampa po uderzeniu w nią uszkodziła dach, szybę, trochę drzwi. A tutaj auto typowo po kolizji przodem. Oba samochody nieuszkodzone konstrukcyjnie. Run and drive, jak to się mówi, jeżdżą bez problemu. Jak widać, auto sprawne, jeżdżące. Kosmetyczne uszkodzenie przodu. Booster podpięty, drugie auto również zjeżdża o własnych siłach z lory. Dwutysięczny 2020 rok, 2,5 benzyna. Auto przywaliło przednim zderzakiem w latarnię. Z lawety zjechał, ale tutaj już to koło, co było uszkodzone. Taka awaria się stała i tak ta felga była do wyrzucenia. No trudno, czekamy na lawetę. W każdym razie latarnię uderzył, zderzakiem uderzył w latarnię. Latarnia spadła tutaj, uszkodziła dach. Także tak wygląda to auto. No i CX-5 roczna, 5000 mil przebiegu. W 100% auto na chodzie. Typowe uszkodzenie przodu. Jeździ, skręca, hamuje.